Łazy świętują 50 lat. Z okazji tej rocznicy w gminie odbywa się szereg imprez w tym wyjątkowym jubileuszowym roku. Łazy cały rok obchodzą urodziny, 50-lecie nadania praw miejskich. Cały rok trwają różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe, różnego rodzaju konferencje, a dzisiaj jest ten moment, kiedy postanowiliśmy, żeby wszyscy mieszkańcy Łaz, gminy Łazy, sfotografowali się i zdjęcie umieścimy w kapsule czasu. Myślę, że za 50 lat na stuleciu obchodów, kiedy zostanie otworzona, żeby ją uzupełnić o kolejnych mieszkańców, będziemy równie pięknie i dobrze wyglądali jak dzisiaj. O godzinie 17:00 mieszkańcy Łaz wspólnie ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Chociaż pogoda nam trochę pokrzyżowała plany, natomiast jest wiele atrakcji, losowanie cennych nagród, 50 nagród na 50-lecie, w tym m.in. telewizor 50-calowy, więc cieszymy się, że przyszło mimo tak brzydkiej pogody tylu mieszkańców. Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów cieszyły się dużym zainteresowaniem i my skorzystaliśmy z jednej z nich. Losowanie nagród i główna nagroda 50-calowy telewizor wzbudził największe emocje. Jest bardzo wesoło, przyjemnie i fajnie. Szkoda, że pogoda tylko taka i więcej ludzi by dopisało może. No właściwie to tylko ze zdjęcia zbiorowego, no i czekamy na torcika i na losowanie, że coś wylosujemy. Jak dni Łaz były, to fajne zespoły występowały. Nie pamiętam, film był? Pektu są super, także gmina dba. Więcej takich okazji do spotkań dla wszystkich mieszkańców. W tym roku ma 50 lat, czyli no za rok będzie 50+, ale chciałem przypomnieć, że dzisiejsi seniorzy 50+, to ludzie bardzo aktywni. No klasyk mówi, że życie zaczyna się po 50, więc myślę, że dopiero to, co najlepsze przed naszym miastem. Mimo niesprzyjającej aury, mieszkańcy licznie zgromadzili się w Miejskim Domu Kultury, by wspólnie świętować urodziny miasta.